Dobra. A ja mam. Ale tobie. Nie, no ja nie dostałem. No, przyszło na naszą grupę. Macie, Paweł napisał teraz. Dobra, czekaj. Super, kurwa. Ładuje mi się ta grupa 3 lata. Wyślij mi na prywatnej może, jak możesz. Bo ta grupa mi się nie chce, kurwa, załadować. Dlaczego? A kurde, ja też zwaliłem, bo nie wiedziałem, że tego nie masz, ja to miałem już skopiowane. Czemu to ta grupa się nie chce odpalić? O! Nie odpala mi się grupa, trzeba iść to. Proszę. Ja ci wysłałem. Drip Facebook. Aha, no to nie, to mi się po prostu Facebook zdripował. Czekaj. Tak. Teraz mi się na Steamie. No, o, mam. 7-9, tak? Początek. Jeszcze nikogo nie ma. Nikogo nie ma? Proszę czekać na rozpoczęcie transmisji. Nie, nie ma. Jak ty masz, jak wchodzisz? Wybijam właśnie. Wybijam właśnie na tego. O. Mirage jest. O, jest już Tiris FTW. No. Jest Atrox. Okej, ja sobie voice enable muszę. Dobra. Okej, to zaraz zmienię scenę jeszcze na mnie w sensie. Ej, voice enable 0 wyłącza, nie? Ta, wyłącz sobie ich. I'm initializing world. O, jest. Jak... No i gitara. I czekaj, i teraz zrobimy teścik. Ty jesteś spekem, nie? Tak, jestem. To czekaj, ja sobie zmieniam na przykład, teraz mam na Tiris. Widzisz to? Ja zmieniam na przykład na Devza teraz. Nie, ja sobie sam zmieniam. Dobra, no to dobra, to jeszcze mam inne. Dobra, ja zmieniam na podgląd na oczywiście na... Bo ja mam, że widzowie jeden. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Na spotkaniu, które tak jakby rozpoczyna, można powiedzieć, rzeczywiście się nie wliczę, ale rozpoczyna rundę drugą naszych rozgrywek. Na samym starcie oczywiście dziękuję sponsorom, Smakosfera, Kalimex, Coolnet, MBT Production, Studio Avers i Kotwicz. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że komentuje Olaf Bajrak, Olaf Jaspi, John Bajrak i... I Sławek, Bąk, Troglodyta, tak, ogarnąłem Olafie. Dobra. Ty pierwszy raz będziemy działać w duecie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dokładnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czekamy na ostatniego zawodnika. Chyba to Brass Recruit tutaj jeszcze dołącza. A, no i oczywiście zanim zaczniemy, przypominam o giveawayu na Rivala 600, który jest na fanpage'u Kryoni.pl. Tam wystarczy zostawić, oczywiście wystarczy zostawić subskrypcję na głównym kanale, na YouTube'owym kanale Kryoni i tam wejść na fanpage, tam wszystko jest rozpisane, co zrobić, jak wygrać właśnie Gryzonia. A jak to było? Jak to było z wyborem mapy, Olafie? Z wyborem mapy, ale z czym z wyborem mapy? Dlaczego gramy Miraża? Bo nawet nie miałem jakiegoś wyboru mapy w sumie. Wybór mapy to ja też nie mam pojęcia, bo w sumie nie dostałem takiej informacji, ale wydaje mi się, że wszystkie inne zostały zbanowane i tak właśnie wyszło. No nie, bo nie wiem, może dlatego, że Miraż to kultowa mapa, nie wiadomo w sumie. No, a może właśnie Miraż to kultowa mapa, no. Dokładnie, może się tutaj dogadać. Ciężko się domyślić, no. Dokładnie tak. Ja tutaj mogę powiedzieć, że na początku tej rywalizacji tutaj jak widzimy chyba przeważa drużyna antyterrorysta. A jak myślisz, Olafie? Ewidentnie tutaj mimo deficytu jednego zawodnika, mimo przewagi liczebnej drużyny terrorystów, to Brazylek nie daje sobie wejść na głowę. Kosi rywali można powiedzieć. Tak, dokładnie. Nie dają normalnie wejść na bombę, nie dają zmontować bomby. Ewidentna tutaj przewaga prezentowana jest. No i dużo pieniędzy po obu stronach na początku. Ewidentnie eko nie zagrają. Zdobali dobrą ekonomię już na rozgrzewce. Tak, dokładnie. Tutaj Devs zagrał tylko z Kevlarem. On chce sobie chyba zasypać troszeczkę pieniędzy na AWP, na samą rundę. I następną też, i jeszcze następną na pewno.
Pytanie, czy zawodnik antyterrorystów zdąży? 50 sekund. Oj, tutaj bardzo emocjonujący pojedynek z czasem, ale Eagle wszedł. Ostatni zawodnik, no i zaczynamy ten mecz. Tiris TV kontra, znaczy drużyna Tiris kontra Brass Recruits. Have fun napisane na czacie i lecimy. Lecimy z tym spotkaniem. Pieniędzy mają bardzo dużo, ale teraz nożówka. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, drużyna Brass Recruits bardzo często wygrywała nożówki w naszej lidze. Zobaczymy, jak sobie teraz tutaj poradzą. I zobaczmy, teraz już mamy wejście, to Aatrox ginie, ale Eagle dokłada fraga. Tiris tutaj zabiła, nie ogarnąłem za bardzo. Tutaj mamy oczywiście rundę nożową dla terrorystów i tutaj będzie wybierane, gdzie zagrają. Na Bombsite'a zagrają, ale to chyba nie jest to, co miałem napisać. Tak, drużyna Tiris bardzo dobrze sobie poradziła. Tak spokojnie weszli w ten mecz, mieli przewagę tam nawet 3 na 1 w pewnym momencie. No bez szans zostawił antyterrorystów. No i mamy switch. Drużyna Tiris woli zagrać po stronie broniącej bombsite'ów. I zobaczymy, co zaprezentują. Może Brass Recruits się jakoś dobrze przygotowali. Tutaj mamy Mołotow i Smoke u Devza. Na pewno może on zostać dobrze wykorzystany przez tego zawodnika. Teraz mamy podejście mida. 3 zawodników, 2, 1 rampa, 1 pałac. Paka poszła na pałaca, a tu Tiris już skraca. Podchodzi, ależ głowa od Tiris. No nie myli się ta zawodniczka. Mamy jednego zawodnika mniej po stronie terrorystów. Michu, ależ tutaj 3 fragi Michu rozdał. Tutaj jest Amfitu też bez szans i to Jolo tutaj peskuje w głowę. No i mamy rundę. Bardzo no i można powiedzieć, że skrót Tiris dał bardzo dużo w tej rundzie, dlatego że stracili bombę już na początku, potem jeszcze te banie od Micha, tak, bodajże Micha Majstera. No i szybko było wszystko jasne, można tak, powiedzieć. Dokładnie. Bardzo dużo informacji też się dowiedziała tej zawodniczka antyterrorystów. Bardzo dużo informacji podała swojej drużynie. Teraz zobaczmy nade, polecą pewnie na okienko. Te nade mogą zaboleć, ale tutaj sam te uciekł. Szybki dojazd, tak, właśnie szykuje. Ale po głowie tutaj właśnie, tak jak mówisz, Mateo wjeżdża z tym klokiem, ale Tiris tam zabija Michu, tu się nie myli. Michu, ależ znowu rozdał 3 fragi na jego koncie, hat-trick ponownie. I zostaje sam Wicu, 1-5 tutaj Sentix, nie myli się i oczywiście runda ląduje na konto antyterrorystów. Myślę, że antyterroryści mogli spodziewać się tego wjazdu przez shorta po bardzo, bardzo dużej ilości nade'ów, które poleciały na okno. Wszystko już było praktycznie jasne, no, co się stanie w tej rundzie. Dokładnie tak, to było, można powiedzieć, pewne, no ale pamiętajmy, że to tylko eko, że tu jeszcze się może wiele zmienić. Teraz już kałachy. Każdy zawodnik terrorystów dzierży te bronia. U antyterrorystów 3 PM, przepraszam. Bo tam jeszcze Jolo, nie zauważyłem, że ma MP9. Na razie sobie spokojnie tutaj pilują skrótu rampy 2 zawodników. Jeden zawodnik rampę, drugi pałac. Bomba na respie. I czekamy. Można powiedzieć, taka kontrola mapy. Tak, bardzo, bardzo defensywnie. Zdrowie, na spokojnie grają, wyczekują. Coś chcą skrócić, sprawdzić może. Coś wyciągnąć, żeby jakąś tę rundę zacząć. Ale obie drużyny na spokojnie ciągle. Ale drużyna antyterrorystów nie kwapi się tutaj do żadnego skracania. Tutaj, jak można powiedzieć, te 2 pierwsze rundy zagrała troszkę bardziej agresywnie, jednak teraz już spodziewają się, że drużyna terrorystów będzie chciała zagrać kontrolę mapy i poczekać na ich skróty. Nie dają się zabić tutaj antyterroryści, tak jak mówisz, broń defensywnie grają bardzo na swoich pozycjach, nie ruszają się, nie podpalają. I to jest chyba najważniejsze dla nich w tym momencie, żeby się nie podpalić, żeby tych zawodników głupio nie tracić. Żeby nie popełnić tego. No jednak zostało już tylko 40 sekund, chyba tutaj jednak atakowany będzie bombsite A, z tego co tutaj możemy zauważyć. Tutaj Tiris w bardzo ważnej sytuacji, ona tu będzie bronić tej rampy, to na pewno może tutaj wiele zmienić. Ona już mogła też coś słyszeć, że podchodzą, o to już na pewno da informację. Tiris wyrywa głowę Mateo, ależ tutaj trafił. I on wjeżdża, nie wie o tym, że zawodnik antyterrorystów to Jolo tam pod drewnikiem, Devs i Mateo z fragiem. Jolo tutaj może wyciągnął jednego zawodnika, ale tylko 2 przy życiu. To Sentix i Samte. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
No będą próbować tutaj, bardzo poobijani zawodnicy terrorystów, na pewno jest jakaś informacja. Tylko czy starczy czasu? Interesante, ale się ciągną z tej AWP. Z tego MP9 na pewno to broń za dobra nie jest. Ale obici zawodnicy terrorystów, teraz Fisu ginie. Teraz Sandę dokłada fraga i zostaje Sandę na pała, tak? Pozycji nie ma najlepszej, no i też daje się zabić i mamy rundę na konto antyterrorystów, rundę, która powinna być wygrana. Można powiedzieć, że antyterroryści zagrali bardzo odpowiedzialnie tę rundę, ponieważ nie śpieszyli się do tego odbijania bombsite'u, podchodzili sobie spokojnie na cicho. No i opłaciło się to, bo udało się odbić bombsite 2 na 4. Tak, bardzo ładnie tutaj zagrali antyterroryści, tak jak powiedziałem, na spokojnie, od samego początku nie dali sobie popełnić tego błędu. Teraz jakieś szybkie podejście z strony terrorystów, zaraz zobaczymy. No ale tutaj nie był kłopot w tym, że oni nie przejęli side'u, lecz był kłopot w przetrwaniu. Przecież mieli przewagę 4 na 2 już terroryści w pewnym momencie. Dostałem informację, że coś jest nie tak z dźwiękiem. Nie wiem o co chodzi za bardzo. A także I teraz Michu z fragiem, ale z tej MP znowu nie myli się. no i na razie mamy tutaj, można powiedzieć, jednostronny mecz. Myślałem, że drużyna Brass Recruits będzie tutaj bardziej zaskakiwać, bo wiemy, że potrafią strzelać chłopaki. Taktyki też nie są podwórkowe, tylko wysokiej jakości. A na razie Tris TV i jej ekipa naprawdę świetnie sobie radzi. I frag właśnie tej zawodniczki, o której powiedziałeś, za WP wyciągnęła zawodnika terrorystów, no i tylko trzech przy życiu. Teraz Apro próbuje coś pestkować, nie udaje się to, ale Devs wyciąga tutaj i mamy Już mamy bombsite B bombsite, zajęty. dokładnie bombsite jest pusty. Atrox tu jeszcze wyciąga, no słuchajcie, a to może jakaś przewaga zawsze jest. Teraz zobaczmy, Michu z fragiem właśnie zabił Atroxa. No i bardzo dobre pozycje. Bomba jest podłożona na shorta. Jeden zawodnik na benchu, jeden właśnie na owej pozycji. Może im się to udać. Ta runda może być wpaść na ich konto wreszcie. Ale tutaj wiemy dobrze grają zawodnicy antyterrorystów, ale YOLO udaje się wyciągnąć i zostaje tylko dwóch. To Sandek, który trafia po nogach tam Devza przez chyba przez ten murek. Będzie chyba Ninja Miku z fragiem. Teraz zobaczmy, czy uda się Devzowi to obronić. No i Miku wyciąga i mamy rundę dla antyterrorystów. No taka bliska, kolejna bliska runda, w której nie udaje się obronić bombsite'u. Cóż za błąd. Troszkę Fatalna. źle się tam chłopaki dogadali z drużyny terrorystów, z drużyny Brass Recruits, ponieważ wychylali w złym momencie, wydaje mi się. Nie widziałem tej sytuacji, gdy Michu Meister zabił, ale chyba za wcześnie tam pikował gracz drużyny terrorystów. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mógł jeszcze spokojnie poczekać i zagrać to razem z Devsem, który był na szorcie. Też niestety nie widziałem tego momentu, ale dokładnie tak samo uważam, że powinni wychylać razem. Skoro jest ciężko w tym meczu, to najważniejsza jest teraz gra drużynowa, której aktualnie za bardzo nie widzimy. Muszą się skupić Brass Recruits, żeby coś pokazać ciekawego jeszcze w tym spotkaniu. Tak na razie jest ciężko. Teraz Tiris z fragiem wyciąga Andera, ten nade poleciał. Miku też dokłada fraga. I mamy tylko trzech zawodników przy życiu, to Atrox, Fizu, Mateo, oni muszą coś zrobić. Teraz prawie oberwał, a Hunter tak naprawdę stracił parę HP, a YOLO z fragiem. Zauważ też, jak artyści już czują się pewnie na tej mapie, naprawdę, zeskakują do Andera, podchodzą wszystkie pozycje, oni naprawdę zaczynają czuć tą grę. No już jest 4 na 1, no naprawdę, terroryści na razie nie istnieją, można powiedzieć. Dokładnie dają sobie, tak jak mówiłem na początku, wejść na głowę przez drużynę antyterrorystów. Może to im powie No i cisza? chyba będzie chował tą broń, tak mi się przynajmniej wydaje, Ficu. Bo realnych szans na wygranie tej rundy nie ma i za bardzo czasu. No i bomba także pod kontrolą antyterrorystów. Ciężko będzie mu powalczyć w tej rundzie, tak mi się wydaje przynajmniej.
No dokładnie, tutaj już na pewno będzie safe. Na pewno Pytanie, będzie. czy złapią go antyterroryści, bo możliwe, że się po niego pokwapią, gdzieś tam polecą zabrać mu broń. Właśnie biegnie Tiris za WP-ą, żeby złapać tego zawodnika, ale raczej się nie uda. Udaje się widzowi zasejwować tego koła Headline. I mamy oczywiście rundę na konto antyterrorystów. Wydaje mi się, że brakuje takiej ikry w grze, takiego szybkiego wejścia, zaskoczenia, wyjścia może nawet bez fleszy. Bo drużyna antyterrorystów teraz naprawdę podjeżdża te pozycje i może szybsza gra drużyny Brass Recruits mogłaby ich zaskoczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje i to mogłoby zadziałać, ale no brak pewności siebie powoduje taką, a nie inną sytuację. Dokładnie, sprawiam wrażenie, jakby się bali tutaj podejść, zaryzykować, jakichś ciekawych rzeczy nam pokazać. Po prostu grają tak niepewnie cały mecz. Te 5 rund, co widzieliśmy, no na pewno nie było to Brass Recruits, które znamy z naszej ligi. Dokładnie. Tutaj już skrót mida się szykuje. Zaraz będzie jakieś starcie na midzie. No i Michu Tak wyciąga. właśnie, Michu Meister wyciąga Devza. I znowu jest przewaga. Znowu jest ten pierwszy frag na konto antyterrorystów. Michu znowu z fragiem. No, on naprawdę nie trafi z tego kałacha. Zdaje się. Zawodnik uczy, będzie trzeci i na resztka HP ucieka. No i daje się zabić ostatecznie, ale Navi też z fragiem. No i zostaje znowu sam Ficu. Znowu on, jak ostatni zawodnik. No i Sentix nie myli się. Runda oczywiście. Znowu zbyt wolna gra drużyny terrorystów. Tak mi się przynajmniej wydaje kolejny raz, bo nie ma jak inaczej tego nazwać. Są, nie wiem, można powiedzieć, zduszeni wręcz przez rywali, przez swoich oponentów. No i ta drużyna nie wygląda tak, jak wyglądała w naszej lidze. Przebojowa, nie bojąca się przeciwników, a dzisiaj no, ewidentnie coś się nie klei w ich grze. Dokładnie, pamiętajmy, że no grają na dobrych zawodników, ale no coś powinni ugrać, coś powinni pokazać, coś ciekawego, a to jest takie jedno wielki miszmasz, można powiedzieć, na tym mirażu. Próbują z różnych stron atakować, może na spokojnie, a tu nic nie działa. Tak jak mówisz, powinni może spróbować jakiegoś raszem, gdzieś wjechać wszyscy razem, może to by zadziałało. Teraz mamy znowu podejście Micha, chyba na mida, a nie, on wycofuje. Tylko tam flesza rzucił, żeby I terroryści poodrażyć. grają znowu tutaj kontrolę mapy. Eagle został obity do 19 HP. Można powiedzieć, że ale Aatrox tutaj za to sobie radzi. No teraz poczekali na skróty, tylko muszą teraz wykorzystać tą przewagę, bo wcześniej się nie udawało. No i wreszcie mamy pierwszy frag, ląduje na konto teraz terrorystów w rundzie. No i zobaczymy, czy to coś zmieni, może coś ciekawego się wydarzy właśnie w tej 7. rundzie tego spotkania. To nagle jakiś zwrot akcji i za chwilę zobaczymy 9-6 na tablicy wyników. No to na pewno by było bardzo ciekawe. No wiemy, że takie sytuacje są możliwe w Counter-Strike'u, tak więc miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać, że ten mecz będzie wyrównany. Najlepiej to by było 8-7, a wynik 15-15 to by mnie najbardziej zadowolił. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie 6-0 dla antyterrorystów. I zobaczmy. Zobaczymy, jak teraz to wszystko się ułoży. Czterech zawodników na rampie, bomba także, jeden na pałacach z AWP bodajże Eagle. Poleciały flesze, no i szykuje nam się miasto. Lampie, oddaję ci głos. Teraz mamy wjazd Eagle z fragiem, ale tutaj trafił Tiris. No i mamy tylko 3 zawodników po stronie antyterrorystów. Powoli zagrali teraz terroryści. I to się udało, Eagle z fragiem. Ale teraz Sentix próbuje skanować tego smoka. Obija tam bardzo mocno zawodnika terrorystów, ale Fisu i Aatrox z fragami. No Sentix mimo tego jednego fraga, no nie udaje się. Wreszcie mamy rundę pierwszą na konto terrorystów. No pięknie można powiedzieć teraz, że terroryści zaatakowali, spokojnie poleciały smoki i flesze. Wjechali całą ekipą rampą, Eagle ich tam przeasekurował, wyciągnął dwa fragi. No i runda, możemy zobaczyć, że rundy także, że terroryści także mogą zdobywać rundy na swoim koncie. Właśnie jakieś sprzeczki ze strony obu drużyn. Wydaje mi się, że to sparring, a tutaj ewidentnie mamy jakieś tutaj podjudzanie przeciwników. No to jest zawsze gra jakaś tutaj psychologiczna, mi się wydaje. No jednak te 6 rund jest po stronie antyterrorystów, to oni rozdają karty w tym spotkaniu. No i Michu sam te z fragami, tak jak powiedziałem. I można powiedzieć, że znowu terroryści, znowu, nie wiem, zaspali po tej jednej wygranej rundzie i oddali dwa fragi, można powiedzieć, bardzo istotne dla tej rundy, ponieważ już jest przewaga 5 na 3, no i ciężko się będzie grało z tą przewagą drużynie Brass Recruits, to na pewno możemy powiedzieć.
teraz no, trzech zawodników tylko przy życiu. Micho na pewno słyszał jakąś rotację, słyszał na pewno tutaj Mateo i Kica przy Anderze. Ale nie wiedzą jak to ugryźć zawodnicy terrorysty, wiedzą jak się dobrać do tego, z której strony. No, można powiedzieć, że to cały czas właśnie drużyna antyterrorystów z Threes TV na czele prowadzi przebieg tego spotkania, kontroluje mapę. Oni wiedzą praktycznie w każdym momencie rozgrywki, gdzie znajdują się terroryści. No, ale teraz Mateo tutaj wyciąga Michu, on ewidentnie prowadzi tutaj tabelę, 15 fragów na jego koncie, tak więc to jest kluczowy zawodnik. Jak jego brakuje, to na pewno będzie łatwiej tę rundę wygrać. Teraz Tiris tutaj w tarapatach ucieka na schody, ona będzie próbować na pewno wyciągnąć Tiris, to jej mocno obrywa, no nie może trafić Jolo z fragiem, ale Mateo wyciąga, no Jolo w Sante też dokładają fraga, no i runda się kończy 7-1, naprawdę piorunująca przewaga terrorystów. Myślę, że warto by było, żeby terroryści spróbowali zagrania jakiegoś splita, zaatakowania bombsidu z paru stron, bo jak widzieliśmy to ten atak z pałaców i z rampy w tej wygranej przez nich rundzie, można powiedzieć, zadziała, a tutaj znowu trzech graczy z konektora wybiegło, no i nie mieli żadnych szans, nie mieli żadnej szansy realnej na odpowiedź. Zaraz, jakieś szybkie zapisko. Teraz Tilis tutaj zreszowała, no oberwała od Atroxa po głowie za tego rusha, no może nie po głowie, ale po ciele na pewno. Teraz Sante, to może być ciekawe, ależ tutaj Sante chciał niczym zrobić, nie udaje się. Niestety to zagranie naprawdę dobrze wyglądało, ale skończyło się nie najlepiej dla tego zawodnika. Trzech zawodników nie żyje po stronie antyterrorystów. Dwóch zawodników oczywiście nie żyje po stronie antyterrorystów. Teraz mądrze tutaj zagrali terroryści. Zafejkowali bombsite B i po cichutku wracają na A, jednak antyterroryści też połapali się w tym wszystkim i znowu wracają na bombsite A, więc zobaczymy, chyba ten fake finalnie nie zadziałał. Chociaż tutaj bomba znowu kieruje się pod bombsite B. Nie wiadomo co, chyba terroryści sami nie wiedzą do końca co chcą z nią zrobić w tej rundzie. Właśnie myślę może, żeby właśnie zafejkować tego fejka, może żeby teraz podejść na bombsite B jednak. Tutaj jednak Michu, on jak powiedziałem na tabeli pierwszy, ale Mateo tutaj nie myli się, proszę bardzo, głowa siada z tego AK-47, Atrox też z fragiem, zostaje sam Jolo. Zobaczymy czy uda mu się to ugrać. Jo, tutaj będzie z tej AWP, aj ten nóż w złym momencie wciągnięty, ale ten noscope siada. No jeszcze może to zrobić, czterech zawodników do pokonania, ale nie udaje się i mamy rundę na konto terrorystów, drugą w tym meczu. Troszkę drużyna Bracer jakoś teraz pomyślała, zabawiła się fejki, namieszała w głowach antyterrorystów, no i dzięki temu można powiedzieć, że dość łatwa runda, bo ponieważ tylko jedna osoba z drużyny terrorystów dała się zabić. Wpada na konto Brass Requits i mamy już 7-2. Dokładnie, teraz antyterroryści takie, co powiedzieć, taki force, 3 dingle kupione, Petka, no i Jamupa. Zobaczmy, czy Jolo tutaj podkłada z fragiem Mateo, 2 fragi Tiris może wyciągnęła, ale to nie wystarczy. Santa jeszcze i Michu przed szansą i tu mogą coś spróbować zrobić jeszcze z tymi diglami, no. Da się to zrobić, da się trafić te głowy, wiadomo, że Digdur to naprawdę zaskakująca broń momentami. Michu teraz podchodzi, ciekawe podejście z jego strony między tymi smokami, on tu może naprawdę zaskoczyć. Powiem ci Olafie, że właśnie tego brakowało mi w grze terrorystów. Teraz właśnie szybki wyjazd, pomimo tego, że grali oni na antyterrorystów, którzy mieli tylko pistolety, jednak jak widać wyjechali pewnie, sprzedali głowy, no i zajęli szybko bombsite bez zbędnych spekulacji i rozważań. Dokładnie, tego brakowało. No i teraz Sante tutaj walczy jeszcze z zawodnikiem terrorystów. No Mateo daje się ostatecznie wyciągnąć. Michu teraz to jeszcze wyciąga drugiego fraga. Ale Eagle kończy jego żywot. No i mamy oczywiście rundę na konto terrorystów. Trzecią rundę. No tutaj jeszcze, tak jak powiedziałem, wynik 8-7 jest możliwy. 5 rund jeszcze musiałaby ugrać tutaj drużyna terrorystów. No ale tutaj widzimy następna runda, można powiedzieć eko, może lekki force po stronie antyterrorystów. No i terroryści mogą za chwilę złapać kontakt, może być 7-4, potem wygrany full i za chwilę będzie 7-6, przewaga zniwelowana. I znowu mamy podejście pod bombsite B, chyba to słyszeli zawodnicy CT, ale tu już mamy też skrót pałacu. Santer tutaj skrócił, dużo informacji podaje.
z pewnością zawodnikom antyterrorystów, swoim kolegom z drużyny, że nikogo nie ma ani na midzie przez Sendixa sprawdzone, ani na pałacach, ani na rampie, tak więc wejście na pewno będzie pod bombą B, no i tak jak powiedziałem, będzie wjazd tutaj A to masz YOLO. zawodnik na ninja Olafie? No Zerki, właśnie to YOLO może tutaj raz być ciekawie. schowane mi tu sprawie, no i teraz YOLO z tej CZ-ki próbuję wyciągnąć, ale widzę dwa fragi. Teraz Sentix tutaj z tego shorta, on odcięty przez te smoki, ten nade też może go zaboleć, ale nie zabolał. 6 HP tylko chyba zabrał, jeśli się nie mylę. Teraz opi tutaj po nogach i dla Ficu z fragiem, znowu Ficu. 3 fragi już na jego koncie, no czy będzie ace na tym takim, można powiedzieć, półeko, o tym forsie. Tiris teraz z petką, ona na pewno było ją słychać, na pewno jego wie, że ona tu jest, a z fragiem i zobaczmy. Wyciąga, ale jeszcze ma szansę, ona tutaj z AWP-ą, 44 HP na koncie, ale tyle tutaj do niej strzałem. Z każdej strony Tiris nie wie, co się dzieje i Ficu kończy tę rundę z bloka. Wymęczył tę rundę Ficu, można powiedzieć, bo te strzały nie były pewne, chyba za bardzo chciał zabić naszą streamerkę. Prawie sam by zginął. Dokładnie, bardzo blisko było, ale wyszło, wyszło, ostatecznie wyszło, no i runda ląduje na konto terrorystów. Teraz antyterroryści już na fullu, z tego co widzę, chociaż tu jeden deagle po stronie Micha, oni tu mogą coś ciekawego zagrać. Teraz zobaczmy, co pokażą, mamy wjazd na mida, no wreszcie coś ciekawego pokazuje drużyna Braz Rekus. Mamy wreszcie fajne wjazdy, ale Sander z fragiem, opity do 50 HP, chociaż to nie jest wystarczająco. Panie, tutaj trafił zawodnik. Te Jolof i Michu Majster też z fragami, no Eagle może tutaj jednego zawodnika trafia, ale to za mało, to jest za mało, żeby tę rundę ograć, oni o tym wiedzą, a antyterroryści w gazie. Można powiedzieć, że teraz drużyna terrorystów troszeczkę nie trafiła, ponieważ drużyna naszej streamerki, Tristi, niestety zakupiła, niestety, a może stety zakupiła aż 3 AWP-y i wyjście na mida było troszkę nieopłacalne dla drużyny Brass Recruits. Dokładnie, to nie było na pewno trafione wyjście, a paka leży Ficu z fragiem, wyciąga tutaj z Sentixa, chyba chciał pozrażować, skrócić, chciał sprawdzić pozycję, ale to się nie opłaciło. No i zobaczmy, no, ale jest trzech na dwóch, może jeszcze tutaj się coś nam wydarzy ciekawego, tutaj jakieś zaskakujące pozycje, albo szybki pik może zmienić los rundy. No i YOLO z fragiem, zostaje sam Eagle. Zobaczmy, czy uda się mu coś to jeszcze w tej rundzie ugrać. No jednak Aviper, tak więc ma swoją ulubioną bronię w dłoni, tak więc zobaczmy. No teraz został dostrzeżony, zobaczmy, czy uda mu się obronić tych trzech przed atakiem trzech antyterrorystów. No nie udaje się. Mamy rundę na konto drużyny Tiris. Teraz terroryści wyjaśniają sobie jakieś niedomówienia na czacie. Mówią, że właśnie smoke na konekcie w poprzedniej rundzie nie był odpowiedni. No i można powiedzieć, że tak było, ponieważ antyterroryści go wykorzystali w 100%. Tam praktycznie widzieli wszystko z tego konektora i przez to runda była szybko przesądzona. Dokładnie, mamy szybkie wjazdy na bombside'a, znaczy dev, dwa fragi. YOLO może tutaj wyciąga, ale to jest to, o co chodziło od samego początku, muszą wjechać. I mamy właśnie wjazd. Mateo też dokłada fraga i zostaje Santet, Sentix i Michu. Michu znowu z Diglem. Dobra, zaczęła dobrze. Proszę, proszę, mów Olafie. Daje się spalić Sentix. Może tego fraga wyciąga przez smoka, ale ostatecznie daje się zabić. Michu też ginie i mamy rundę na konto terrorystów. A drużyna terrorystów właśnie zaczęła świetnie regulować tempo spotkania. Zaczęła grać parę rund szybko, potem zwolniła, zagrali kontrolę mapy, jakiś rush, jakieś przejęcie mida. No i zaczęła nam się ta gra bardzo fajnie rozwijać po ich stronie. No i zaczęła ta gra być chociaż trochę ciekawa, zaczęło się coś w niej właśnie dziać. No i teraz zobaczmy, co pokażą zawodnicy terrorystów. Teraz mamy podejście Santę tu znowu, on tu może poskładać, on tu może pokazać coś ciekawego, ale wrócili terroryści. Bo jednak będą próbować ten bombside atakować, bo dużo razy wyszły im te ataki. Na B parę razy się też nadziali. Zobaczymy, zobaczymy. Bomba tutaj powoli podchodzi znowu na T-spawn. Może będzie podejście rampy, chociaż Mateo tutaj chce wyciągnąć jednego zawodnika na bombsite B. YOLO z CZ-ką. Chyba on chyba chce tam coś zafejkować przy okazji, bo tutaj antyterroryści szybko rotują. Tak, on zauważył to na pewno.
zawodnicy terrorystów, że antyterroryści szybko zmieniają swoje pozycje, bardzo szybko biegają po tej mapie. Teraz mamy chyba już wejście na bombsite'a. Yolo o tym wie, Yolo tu jest tylko, on na pewno może coś zrobić, ale Devs nie myli się. I mamy już rotację od Tiri z Mateo z fragiem, ale Michu tu się nie myli z tego digla, on z tego digla umie trafić. I chyba mamy rotację na bombsite B oczywiście, Mateo to z fragiem, ale też daje się zabić. Jeden antyterrorysta już chyba wie, chociaż nie. Tutaj nadal będzie bombsite, bo będzie czysty w tym momencie. Zostaje sam Sentix, bo tu Michu daje się wyciągnąć przez Igla. No i sam Sentix. 1-3, ciężka runda na jego, po jego stronie. Chociaż dwóch zawodników, około 10 HP u terrorystów, tak więc może mu to coś dać. Teraz zobaczmy, pierwszy frag ląduje na jego konto. Nie wiesz, tam jest chyba drugi zawodnik, to Des tam się czai, ale na pewno słyszy Igla. Sentix tu wcelowany, to się może źle skończyć dla AWP-a drużyny Brass Recruits. Jednak za bombsite'em jest Devs i pilnuje całej sytuacji. Mamy szóstą rundę dla terrorystów i złapali kontakt. Wrócili, można powiedzieć. Tak jak mówiliśmy, 8-7 wynik ciągle jest możliwy, ciągle to spotkanie może być wyrównane. Ta przewaga zmalała bardzo zawodników antyterrorystów. Oni chyba o tym wiedzą. Oni wiedzą, że to może źle wpłynąć na tą rozgrywkę. Może właśnie Brass Recruits są dobrzy po stronie antyterrorystów. Teraz zobaczmy, 40 HP to mniej u Devsa. Szybki wyjazd trapą na przyszykuje. Teraz Tiris czai się na standardzie sam z fragiem, ale Eagle też trafia. Tak więc mamy Mateo, tutaj spalił Tiris, ten Mołotow naprawdę zadziałał. Zobaczmy, Devs z fragiem, no ta runda znowu wygląda bardzo dobrze dla antyterrorystów. Chyba będzie wynik 8-7, Sentix ma 5 HP na koncie, ale to jej wyciąga zawodników terrorystów, to nie wygląda dobrze. Oczywiście dla drużyny. Jednak Sentix ma tylko 5 HP i może. O, jednak, kurde, jest jeden na jednego. Jego konto i zobaczmy, ta głowa może zaboleć, ale Mateo nie myli się. I mamy rundę, siódmą rundę, ostatnią rundę tej pierwszej połowy. Ląduje ona na konto Brass Recruits. No i mieliśmy okazję oglądać piękny powrót, ponieważ było już 6 do 0. A mamy tutaj 8 do 7, a jak wiemy, Mirage to raczej jest mapa drużyny broniącej. I zobaczymy, jak nam teraz się to potoczy wszystko w drugiej rundzie, w drugiej połowie naszego tego meczu. Wiele może się właśnie zmienić. Kevlary same kupione u antyterrorystów nie pomyśleli o defuzie. Może to im przeszkodzić tak naprawdę w wygraniu tej rundy, a cała drużyna terrorystów biegnie na bombsite B. I zobaczmy, jak to się potoczy. Tutaj mamy pełny wjazd. Sentix tu wjeżdża, ale dostaje od Mateo głowę. Mateo tam nie myli się, zobaczmy, Devs z fragiem, ale Santa odpowiada. Mateo tutaj bardzo mocno obity, on musi wycofać z tego shorta. No i na spokojnie. Bomba została zaplantowana bezpiecznie. Mamy 3-3. Tutaj teraz już 3-2, 2-1. I Santa no i terroryści wyklepali. Santa kończy tę rundę. Dwóch zawodników na koniec zabił, no i to się źle skończyło, tak jak powiedziałem, rundą zwycięską dla Tiris. Źle skończyło dla Brass Recruits oczywiście. Teraz antyterroryści są zmuszeni do zagrania rundy Echo, tutaj jakieś petki, USP na koncie Atroxa. No i za chwilę zobaczymy najprawdopodobniej wynik 10-7 dla drużyny terrorystów. Cała drużyna, cała pułapka na bombsite B nie udaje się, powiedzmy, mamy na bombsite A. I wszyscy zawodnicy antyterrorystów będą musieli rotować na bombsite właśnie. Szkoda, że ta pułapka nie została zrealizowana w pierwszej rundzie, wtedy mielibyśmy wszystko klarowne i poszłoby jak po maśle. Dokładnie, wszystko by udało się wygrać, żeby się udało w tej pierwszej rundzie. Ale Sentix tu obity do jednego HP. Mocno, ale to chyba nie jest wystarczająco, bo jeszcze jeden zawodnik ginie po stronie antyterrorystów i zostaje tylko dwóch. To Mateo i sprawie. I zostaje sam Mateo na drabince tutaj. Na pewno będzie próbował coś jeszcze wyciągnąć, jakiegoś jednego zawodnika, bo to się może opłacić. Zawsze to jest jedna broń mniej po stronie terrorystów, chociaż Tiris ma do czego, no i Tiris kończy. No zobaczmy pierwszego fulla po stronie broniącej, jednak bez AWP-y. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Wiemy, że właśnie ta broń jest bardzo istotna na tej mapie, jak w sumie na każdej.
No ale Eagle nie będzie mógł grać ze swoją podstawową bronią, więc będzie może będzie mogło być troszkę trudniej. Ale jednak wierzę, że antyterroryści się podniosą. Antyterroryści mogą się podnieść, ale Tibis jak na razie rozdaje karty, ta jej drużyna miażdży, można powiedzieć, wraz z rekrutą. Ona tutaj daje radę ewidentnie w tym spotkaniu. Miażdży może troszkę za dużo powiedziane, mamy 10 do 7. No ale zobaczymy, to już obici Mateo i Igl. 50 HP prawie oboje dostali, tak więc ta runda już źle się zaczyna dla drużyny antyterrorystów. Chociaż Mateo, ależ to wyciąga z głowy, chociaż dostaje od Santę teraz do tej sytuacji, bo tam Devs się przyczaił, Devs walczy, Devs ginie. I tak samo Igl. Tak więc tylko dwóch zawodników przy życiu, to Fizu i Aatrox. Zobaczymy, czy uda im się to odbić. Mamy tylko jednego defuza na koncie u Aatroxa. Zostało 40 sekund, zobaczymy. Jest coraz mniej, no i Aatrox ginie i dostaje sam, który z Mamasem też daje się wyciągnąć, to YOLO. I mamy rundę na konto drużyny Tiris. Myślę, że drużyna antyterrorystów powinna teraz zagrać full eco i pozwolić sobie na zakup AWP w następnej rundzie, jednak zobaczymy jaką decyzję podejmą. No i teraz zobaczmy jak to będzie wyglądać, jak ta runda, runda eco, może uda się coś zrobić. Może uda się wygrać tę właśnie rundę eco, która na pewno się przyda drużynie antyterrorystów, chociaż już Santę z fragiem. On tutaj wyciąga zawodnika antyterrorystów. Jolof także daje, wyciąga zawodnika CT, no i tylko dwóch przy życiu. To Aatrox i Fizu. Fizu zostaje sam po drewnie. Zobaczmy, że wyciąga jednego zawodnika, ale to nie jest wystarczająco. Santę kończy. I mamy 12 do 7. Dla terrorystów oczywiście. No i kolejny raz drużyna naszej wspaniałej streamerki ucieka naszym ligowym kolegom, naszej ligowej drużynie. No i zobaczymy jak to teraz wszystko, w jakim kierunku to pójdzie, bo jednak antyterroryści nadal mogą postawić się i zdobyć parę rund pod rząd. Pokazali, tylko czy są w stanie tego dokonać? Pokazali to na pewno po stronie terrorystów, że potrafią zrobić comeback, potrafią wrócić do rozgrywki, z której ciężko już tak naprawdę, z sytuacji, z której ciężko jest wyjść. Chociaż teraz już mają fulla, więc to może wyjść, to może się udać. Tam Santę mocnego nejda dostał pod siebie, Mateo to jest fragiem. Się daje wyciągnąć. Teraz pali się Jolof, no i właśnie się spalił. Mateo tu wyciąga. Zobaczmy, teraz Santę pestkuje. On wie, że tam na schodach jest Aatrox. Ten nate może zaboleć? Nie zabolał. Fizu z fragiem. Tylko dwóch zawodników przy życiu, do Tiris i Santę. I zanosi się nam, że antyterroryści wygrają tę rundę, jeśli nie zdarzy nam się tutaj nic niespodziewanego. Potem musieliby zwyciężyć jeszcze jedną rundę, aby kasować swoich rywali. Jednak... Co to tutaj Tiris pudłuje? Ten noscope niefortunny, chociaż poprawia się tym drugim strzałem. Tam Mateo znowu na posterunku. No Mateo ewidentnie robi robotę w drużynie antyterrorystów. Pierwszy w tabeli, 18 fragów. Mateo w drużynie antyterrorystów to jedyny zawodnik, którego karta jest na plusie. Dokładnie, dokładnie. Tylko on tutaj tak naprawdę jest na plusie, tak jak powiedziałeś, ale Devs wracając kończy tę rundę. I mamy 12 do 8, no i zobaczmy, czy to będzie jakiś comeback, czy tutaj się uda jeszcze coś zrobić. Możliwe, że antyterroryści teraz zaryzykują jakimś ustawieniem, bo terroryści wcześniej popisywali się szybką grą. Może jakieś obstawienie bombside'u, ale jednak nie, 2-1-2. Tak przynajmniej na razie to wygląda. Najbezpieczniejsze ustawienie tak naprawdę, bo nie wiedzą pewnie co, czego się spodziewać po drużynie Tiris. Tutaj nate poleciał na Santę, to ten Santę naprawdę te nade'y można powiedzieć przyciąga. A co rundę widzę go przynajmniej 40 HP mniej. I tu majster z fragiem, ale są tutaj trafia na zawodnik. Teraz mamy na bombside B udany, bo Sentix z fragiem. I bombside B jest pusty, tutaj będą próbować odbić tutaj Eagle. Eagle trafia zawodnika oczywiście antyterrorystów. Na Fizu też dokłada fraga, no to może się udać. Aj, troszkę teraz timingowo Fizu się obrócił i nie zauważył, ale walczy nadal. Dwóch zawodników zginęło, no i tutaj
jest tam i Michu kończy tę rundę 13 do 8. Bardzo ładnie tutaj zajęli ten mobsite zawodnicy terrorystów. Ładnie tu weszli, przytrzymali go, obronili. No i oczywiście zaowocowało to zwycięstwem w tej rundzie. No i finanse po drużynie po stronie drużyny broniącej nie wyglądają już zbyt kolorowo i żeby teraz trzymać jakąś szansę na zwycięstwo, będą musieli wygrać tego fulla i następne rundy także. No na pewno to jest bardzo istotne, bo te fundusze nie są najlepsze, jeśli grają, to będzie musieli grać jego, ale Aatrox dwa fragi. Ale tutaj wyciągnął ten zawodnik i Olof oczywiście wyciąga Fica, ale to ciągle jest możliwe. Ale Eagle z fragiem, no Niku Meister też zabija, tak więc mamy 2 na 3. Sante teraz będzie przed szansą, Mateo tam wychyla, Sante może to zrobić. Sante to dostrzegł zawodnika, oczywiście setem na schodach, ale trafia Mateo. Eagle też ginie i Sante, aż on tu strzelił. Dwóch zawodników trafił. Dziwna jest dość ta decyzja, że Devs tak późno rotował z Bonsai'u B. Wiadomo dlaczego, tyle tam czekał ten zawodnik, ewidentnie wiadomo było, że bomba jest na Bonsai'cie A. Brak komunikacji musiał wystąpić, tak mi się wydaje, bo naprawdę dziwna sytuacja. Albo bawiali się fejka, może bomby nie było widać cały czas przez smoka, może przez mapę jakoś nie dostrzegli tego Brother Cruz. Tego się już nie dowiemy, chyba że od samych zawodników. Ewentualnie po meczu, na jakimś wywiadzie oczywiście, ale wracamy do meczu oczywiście, nie ma co mówić o rundzie, która już minęła, która jest przegrana. 14 do 8, no i... Zobaczmy teraz wjazd, taki można powiedzieć wjazd na Bombside B, Sentik z fragiem, ale Mitsuri fraguje od razu, Devs też z fragiem, no i zdobyli frag od Sante. Eagle z tego scouta trafia w głowę. No i bardzo szybka ta runda, bardzo dynamiczna, Sante teraz przyczajony, on naprawdę też potrafi trafić ten, można powiedzieć, garnek. No i tak. A tylko tutaj nie wiem czy już zauważyłeś, ale bomba jest daleko, daleko i... terroryści po nią wracać. Ale nie wiedzą o tym terroryści. Może nie będzie takiej potrzeby. Nie wiedzą o tym terroryści, nie wiedzą, że bomby nie ma. Aatrox z fragiem, no ale Yolo kończy tę rundę, no i mamy 15 do 8. Ostatnia runda została drużynie Fizz, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Ewidentnie, no aktualnie grają lepiej, nie można powiedzieć, że nie. Drużyna... Co się dzisiaj nie klei w drużynie antyterrorystów? Naprawdę, brak jakiejś komunikacji, nie wiem, jakieś problemy wewnętrzne, bo naprawdę nigdy tak nie grali, w sensie bardzo drużynowo. Widać było, że ta drużyna jest zżyta, a dzisiaj... Nie klei, ewidentnie to nie działa, ale Ficu, Eagle z fragami, no ma Michu Meister i fraguje, no oni jeszcze mają nadzieję, oni jeszcze wierzą, że coś jeszcze, może ten remis uda się ugrać. Nie ma co się poddawać, teraz Yolo tutaj wjeżdża, Yolo w trudnej sytuacji, no i daje się zabić. Michu Meister na midzie zabija zawodnika CT. Prosto w głowę trafia, no dwóch na trzech, tak więc tę rundę jeszcze terroryści mogą wygrać, mogą zakończyć to spotkanie, no i tak jak powiedziałem, Michu z fragiem. Te głowy na jego koncie w tej rundzie. Michu naprawdę rozdaje. Teraz Tilly, co oberwała do 11 HP. Dalej Smoka rzuca, żeby jakoś właśnie uciec, ale chyba nie wiesz, tam już się czai Devs. I zostaje sam Michu, 1 na 2. Patrzmy, Michu, ale tutaj skanował Devsa. Przez tego rywala. No ja nie usłyszałem właśnie, tak więc może taka moja reakcja, że się tak wyglądało, to kosmicznie. No i teraz zobaczmy Michu. Teraz plantuje bombę, no i będzie próbował to na pewno ugrać, zakończyć ten mecz zwycięstwem oczywiście dla swojej drużyny, a Mateo 2 HP na jego koncie. No i zobaczmy, czy uda mu się coś zrobić. Wie, że tam gdzieś czai Michu, no i zobaczył go Mateo, no i mamy fraga, no i mamy defuse bombę, no i jeszcze walczą. No i Michu bez ace'a. I Michu bez ace'a, no naprawdę ten ace mógł wyglądać naprawdę fajnie, te głowy z Digla siadały, potem ten scan smoka. No naprawdę mogło to nieźle wyglądać, chociaż... Naprawdę game sense Michał jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ponieważ ja usłyszałem tego zawodnika w konekcie, ale nie wiem czy skanałbym akurat tam. No, naprawdę, naprawdę świetne, świetna gra. Naprawdę bardzo dobrze zagrał ten zawodnik. No i zobaczmy, 4 digle na koncie terrorystów, no i wyjątkowo Michu z diglem.
gra ten zawodnik co rundę, można powiedzieć, z tą bronią, sam też frangiem. Ale Mateo tutaj od razu refraguje, no i teraz Sentik spróbuje trafić, też się daje zabić, Jolof też ginie, ale Michu z fragiem, no Michu znowu stili, zostają dwóch na trzech. No i zobaczmy, czy to się uda. Rotują, mają jakiś plan w głowie, coś myślą, może jakieś podejście pod bombsite'a rampą. A zawodnicy CT rozstawieni po całej mapie. Zobaczmy teraz, smoke od Micha poleci chyba na CT. Nie, on poleciał, nie wiem na co, chyba na schody, jeśli nie mylę. Albo na ninja. On poleciał na dżunglę. Na dżunglę, tylko nie, wleciał tak bardzo głęboko, tylko jest między schodami, a właśnie wejściem do dżungli. No bo opuściłem niestety klawisz od trzymania smoka. Teraz zobaczmy, ależ Atrox tutaj się schował w tym smoku, to może się opłacić. Nie wie o nim Tilly, zaczyna plantować bombę, no i Tilly daje się zabić, nigdy zostaje sam i Fizu kończy. Mam 10. rundę na konto antyterrorystów. Raz Rekut się nie poddaje, nie poddają się, wiedzą, że jeszcze da się to zremisować. Eko po stronie terrorystów. No, zobaczymy, czy Eko tutaj nasza streamerka pozwoliła sobie na zakup. Inni sobie też pozwoli na zakup i chyba tutaj wygląda na to, że terroryści troszeczkę lekceważą swojego przeciwnika. Tutaj mamy takiego, można powiedzieć, półfula, takiego forsa, bo tutaj jest jakiś 1000, 1600, sam te 2500, 600, przepraszam, 650 dokładnie, teraz zobaczmy, Sentix tutaj bardzo agresywnie podszedł, banany, to się może opłacić. Tutaj na razie jakaś spokojna kontrola mida przez dwóch zawodników, bomba podchodzi pod Andera, jak... Teraz Mateo tutaj dał się obić do 22 HP. Michu Majster dwa fragi. No Michu naprawdę strzela. Atrox zabija, ale Mateo daje się zabić. No najważniejszy zawodnik, można powiedzieć. Ale zostaje sam Atrox w tym całym zamieszaniu. Też daje się zabić. No i Atrox ginie. I mamy rundę. Mamy mecz na konto drużyny Tiris. GG well played. Napisane na czacie. I mamy... I czekamy na następne spotkanie. Zaraz wracamy, teraz przerwa. Na razie dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie i zaraz będzie powrót do streama.
Chyba był głos, jak ustawialiśmy, z tego co Paweł mówił. Tak. A, jeszcze zmieniłem scenę i będziemy wracać do meczu, teraz już innego w sumie. Zaraz to czekamy oczywiście na obie drużyny. A to teraz nie gra ta sama, to teraz nie gra ta sama drużyna, co grała przed chwilą z Brass Requits? A nie wiem, tego nie wiem, no widać ewidentnie chyba nie, może, albo możliwe, że to są subskrybenci. A, możliwe, bardzo możliwe właściwie. Chyba szanse byłyby wtedy bardziej wyrównane z Oldboysami. No. Chociaż tutaj Oldboysi mogą coś ciekawego pokazać. No, ja wierzę tutaj. Gamarz biją. Lubię drużynę. No, Inferno, fajna mapa. Lubię Inferno komentować, oglądać. Grać. Lubimy też grać. Lubimy też grać prywatnie. Tak więc. Chyba tak, chyba to będzie gra właśnie ze subskrybentami, tak mi się wydaje. Skoro czekamy, to ja przypominam o giveawayu na myszkę Rivala 600. Wystarczy zostawić subskrypcję na kanale YouTube'owym Kryoni.pl. 500 subskrypcji, jest losowanie. No i ten, i będzie losowana myszka Rival 600. Fajna myszka, tak więc polecam sobie ogarnąć. O, mamy czajnik. Widzimy jeszcze. Na pewno jest warto. Myszka z jak naj... z bardzo wysokiej półki. Więc warto. Warto się tutaj pogłosić. Na tego zawodnika to chyba będzie Bizu. Jeśli się nie mylę, albo Davis. Nie, Davis chyba jeszcze dołączy. I będziemy mieć komple, no to już może przydamy skład. Oczywiście Nerta, Mr. Dot, Heszkowski, Tiris, czajnik. Po stronie drużyny Tiris. A po stronie drużyny Oldboysów Quatero, Caprys, Kicia, Grampi i chyba jeszcze tutaj będzie Davis, jeśli się nie mylę. Davis to bardzo dobry zawodnik, zobaczymy jak będzie dzisiaj walczył, jak się pokaże. Jeśli to będzie on, bo nie wiemy właściwie. Pamiętajmy, że Kicia i Grampi też potrafią strzelać, tak więc... Tutaj każdy potrafi strzelać. Mówię, że tutaj każdy potrafi strzelać. No to pomijam. Ciekawe, że na Davisa i powinniśmy zacząć. Patrzcie, czy pojawi się taki teren Old Boysów, właśnie Bizu. Ostatnio słyszałem, że na meczach Ludow bardzo zmobilizował swoją drużynę. Pobudził ich do walki. Zobaczymy jak będzie teraz. Może Bizu właśnie tym jest kapitanem tej drużyny, no tam mówi tu jak grać z ekonomią, jak właśnie rozplanować dusze. Może właśnie to jest rola Biza w tej drużynie, no czekamy, ciągle czekamy. No powiedzieć, że Bizu tutaj pełni rolę jak mini Rox w Agro Esports. Strzela to dla, a tak to jest trenerem i prowadzi swoją drużynę do kolejnych zwycięstw. Jest Davis, Davis dołączył. Tak więc będziemy rozpoczynać ten mecz. Mecz na mapie Inferno. Old Boys kontra drużyna Tiris. Skoro to się tak się wydaje z subskrybentów. No i mamy rozpoczęcie meczu. No od nożówki oczywiście, która zadecyduje gdzie zagrają obie drużyny. Po których zobaczymy stronach. Gdzie się spotkają. Chyba na midzie, tak, na midzie najprawdopodobniej. Standardowo chyba tak zawsze na midzie, właśnie na tym, na mirażu się bardzo często zaczyna tę nożówkę na midzie, jest fajnie dużo miejsca, można coś ciekawego pokazać. Teraz Tiris tutaj uderza z tego Falkiona, ale daje się też zabić.
Mamy walkę, Grumpy, Quatero z fragami, tak więc zostaje sam Team Bicep Heszkowski. No i zostaje sam Czajnik. Na pewno się w nim gotuje z tych nerwów, no zobaczmy, ale daje się zabić. To Caprys tutaj kończy tę rundę. No i zobaczymy, którą stronę wybiorą zawodnicy All Boysów. No, Czajnik był teraz blisko sprawienia niespodzianki. Prawie wyklaczował tą rundę. Jednak się nie udało. No i to All Boysi będą mogli wybrać stronę, w której zaczną. I ciągle zwlekają. Chyba dyskusja trwa. Może właśnie z Bizem, gdzie powinni zacząć? Tutaj jeszcze Tyris jeszcze jakieś wskazówki daje dla drużyny Old Boysów, jak wybrać. Dziadki chyba nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Ale chyba udało się, tam napisali, że Switch, tak więc... Aha. Mamy tutaj... Nie dogadali się tutaj... Dobrze. Mamy wybraną wreszcie stronę, udało się rozpocząć ten mecz. No i zobaczymy, co nam pokażą terroryści w pierwszej rundzie. Zobaczymy, czy drużyna Tiris znowu ugra, czy znowu uda się jej wygrać to spotkanie. No i na razie terroryści wybiegają spokojnie rampą. Dwóch zawodników na bombsite A ze strony antyterrorystów, a trójka na bombsite B to jest spotkanie. Mamy rush ze strony terrorystów, dwa fragi po stronie Heszkowskiego. Muszą się wycofać tutaj, musi wycofać rzeczywiście Grumpy. Ona tutaj próbuje coś pyskować, przez tego smoka nie udaje się, tam jeszcze David próbuje pomóc. Kicia daje się wyciągnąć, tylko dwóch zawodników przyczy, to Grumpy i David. Grumpy ginie, więc tutaj sam David, no Chinese tutaj ewidentnie poskładał tych dwóch zawodników, dwa headshoty z tego Glocka siadły. Mamy bardzo rundę. Dobrze zagrana runda, bardzo dobrze zagrana runda przez terrorystów, poczekali sobie na skrót, tak, że Mr. Dot tam pilnował zamykania od Banana, zabił tam Kicie. No i łatwa runda, można powiedzieć, po stronie terrorystów, ta pierwsza. Bardzo szybka, wydaje mi się, że chyba nikt nie zginął, jeśli się nie mylę, ze strony terrorystów, dokładnie, nikt nie dał się zabić, tak więc wszyscy przy życiu zostali. No runda bardzo, jak płatka, można powiedzieć, że z Quatero aż tu wyciągnął z tego SPK-a, no niespodziewanie. 15 HP musiał uciekać. Teraz Kicia tutaj się wyciągnąć, no to jest ciągle eko, tak więc pamiętajmy, że ciężko jest trafić zabójczo. Nerta z dwoma fragami. Bomba jeszcze nadal na midzie, a raczej powinno być łatwo. Ale zostaje sama Grumpy, no i daje się zabić, mamy rundę oczywiście na konto drużyny Tiris. Ale to było eko, wiedzą o tym zawodnicy CT, że to była runda, którą mogli oddać. No i oddali. I oddali, ale ta na pewno nie należy do jednej z tych, którą chcą oddać. To już full, mamy 3 M-ki, jednego Auga, no i Famasa po stronie Devilsa, tak więc zobaczymy, czy to wystarczy. Tutaj antyterroryści bardziej skupiałem się na obronie bombside'u, a 3 zawodników właśnie na tym side'zie. Teraz Quatero bity do 16 HP, musiał się wycofać, on z tą M4 nie dał sobie rady. Tam nie dał rady powstrzymać tych zawodników, terrorystów, Tiris z fragiem jeszcze, jeśli nie mylę, na midzie. Nie. Tutaj terroryści już w trójkę na bananie, Mr. Dot tutaj zabija Kicie. Daje się wyciągnąć z tej awupy, no ten strzał na pewno siadł, no i 3 tylko zawodników przy życiu, to Caprys właśnie z fragiem. Davis też wyciąga, no i mamy 3-3 się zrobiło nagle. Teraz Davis znowu wyciąga fraga, no i gdzie, co się stało? Antyterroryści, bomba została, bomba leży. A i zaltabowałem grę, nie widzę nic, tak więc możesz przejąć. Dobrze, więc tutaj mamy sytuację 2-2, Old Boysi mają realne szanse na pierwszą rundę. Bomba na bananie, tutaj Quatero wychyla, niestety pali się w Mołotowie. I zostaje sam Caprys. No, mamy 2-1. 1-2, no zobaczymy, czy uda się mu to jeszcze ugrać. Teraz Kicia musiała wyjść tam, chyba będziemy mieć reloadzik gierki. Caprys teraz mu stronę patrzy, tam na pewno słyszy Heszkowskiego, że który wybiega. Że słyszał. Tak, teraz już na pewno coś słyszał. I zobaczmy, Caprys i tak się odwrócił, no tutaj peskuje z tej M4, no to nie siada.
No i teraz Undertow już wydawało się, że pewny strzał, ale nie trafia. Ale Heszkowski nie myli się, no i mamy rundę dla drużyny terrorystów oczywiście. No te zwłoki Kaprysa położyły nam się na nawierzchni, tak jakby już nie miał sił ewidentnie ten antyterrorysta do naszej gry. No, jednak jeszcze, musi powstać! Jeszcze tyle przed nami, jeszcze tyle rund, przynajmniej 13 w tym spotkaniu. Mamy tutaj pauzę. Mamy pauzę w tym momencie. CT, no bo wiadomo, że Kicia chce wrócić jeszcze do tego spotkania. Ona chce wrócić do tej mapy, no bo musiała wyjść. Coś tam nie działało. No, wiemy, że Kicia jest kotem i potrafi dobrze strzelać. No, to jest naprawdę dobra zawodniczka. Dokładnie. Zobaczymy, czy rozpędzi nam się Devils, tak jak w poprzednich meczach, jak w naszych ligowych starciach, bo jeśli tak, to naprawdę będzie naprawdę ciężko go zatrzymać w tym spotkaniu. Aktualnie pierwszy w tabeli, ale 2-0-3 to na pewno nie są statystyki, które on chce widzieć, które my chcemy widzieć na jego koncie. Wracamy do tego spotkania w 8 sekund, 5. No już mamy... Wracamy do tego meczu, 13 sekund, no i lecimy z tym spotkaniem. Pauza się skończyła, a Kici dalej nie ma. No i mamy znowu pauzę jeszcze po stronie terrorystów. Zobaczymy, Kicia tam jakieś problemy techniczne. Wiesz dlaczego opuściła serwer? Nie, nie mam. Nawet nie zwróciłem uwagi. Nie, było tylko napisane, że RRK. No Kicia, można powiedzieć, bawi się teraz w kotka i myszkę z przeciwnikami. Tutaj taki bardzo zabawny żart. Robię tak, co mogę, Olafie. O, jedynie wychodzi, Kicia wróciła do tego meczu. Tak więc koniec zrobienia sobie żartów z terrorystów. Czas wracać do gry. Bo na pewno w czajniku się... Czajnik się zagotował ewidentnie tam po stronie terrorystów. On już nie wytrzymuje. Zmienia to czas. Woda się rozlała, antyterroryści oparzeni, można grać. Tak, dokładnie, już na pewno rozgrzani w tym spotkaniu. Po tych trzech rundach już na pewno czują tę grę. Czas na czwartą, 3 sekundy, no i lecimy z tym meczem. Wracamy do poważnego komentarza, teraz zobaczmy. Trzech zawodników znowu na bananie, oni lubią to kryć. Wolą właśnie w trójkę to pokryć, bo wiedzą, że tam terroryści lubią wjeżdżać. No, ale zaraz terroryści tutaj oddają nejda, mimo to by no i Czalnik się chyba zbyt zagotował, przegotował wodę. Ewidentnie tutaj ten zawodnik. Jest tutaj płomień, ale Nerta refraguje. Lubi ciepło ten chłopak, no co tu dużo mówić. Ewidentnie czasem aż zbyt duże to ciepło. Teraz popatrzmy jak to będzie wyglądać. 4 na 4. Tam już w tym momencie Kicia troszkę skróciła bombside'a, a już wie, że najprawdopodobniej to właśnie już czterech zawodników atakuje bombside B. A teraz Devils niestety podłuje, Kaprys zostaje sam na tej szpuli, odcięty, jak Grumpy trafia z tego respa, z Zigla, wyciąga tutaj zawodnika terrorystów, bomba leży, teraz zobaczmy, Kaprys próbuje trafić, nie udaje się, Mr. Dot trafia za wupy. Zostaje tylko Grumpy i Kaprys, oni muszą we dwójkę tutaj coś ugrać, chociaż Tidis się nie myli, zostaje sama Grumpy. Jeżdża bardzo agresywnie przez tego smoka, no to też nie wychodzi. Czwarta no runda. Tutaj bardzo rozważnie zagrali terroryści, Mister bodajże, jak on tutaj się nazywa, Mister Dot, tutaj skutecznie przypilnował pleców na bananie. Już kolejny raz złapał zawodnika, który wchodził im na plecy. No i kolejna runda na koncie terrorystów. Dokładnie tak. Czwarta już na ich koncie. I na pewno wiedzą zawodnicy CT, że no grają po łatwiejszej stronie, że muszą zacząć też grać, bo to źle wygląda. Teraz gra tutaj celowana za bupy, no próbuję wychylić, trafić, wyciągnąć jednego zawodnika, a tutaj Kicia musi uciekać, wie, że tam gdzieś jest właśnie czajnik. Tutaj musiał wracać zawodnik terrorystów po bombę, zapomnieli sobie o niej na spawnie. Kaprys zdaje się wyciągnąć, sprawdził do pozycji Nerta.
Shining też wyciąga fragę, tutaj Davis walczy i zostaje sama Grumpy, bo Davis może i zabija, ale daje się zabić. Ale Grumpy aż tutaj trafia z tej awupy. Sześć zawodników tylko przy życiu. Do pokonania jeszcze przeciwko Grumpy. No i zobaczymy, Grumpy już pokazywała nam wcześniej, że potrafi grać, jednak teraz jej się nie udało. Mieliśmy damski pojedynek. Dokładnie, był on dość krótki, ponieważ Tyris tutaj pokazała, że nie da sobie tak łatwo odbić tego bombsite'u. No i oczywiście runda na konto terrorystów. No na razie przewaga, mecz wygląda bardzo podobnie jak poprzedni. Tymczasem mamy tam jakieś nieporozumienie po stronie antyterrorystów. Jedna MK, reszta drużyna zagrała Echo. Pół Echo. No do 2000, może tutaj 500, 2600 Davisa, ale chyba chodziło im o Echo. Mr. Doty z fragiem. Teraz mamy podejście Quatero tutaj razem z Grumpy. Oni też chcą jakiś zagrać ogień krzyżowy. Teraz się chowają oboje w jednej pozycji, nie wiedzą o tym terroryści. To nie przeszkadza Heszkowskiemu, żeby pokonać tych zawodników. Teraz no nie jestem nawet teraz w stanie powiedzieć, czy Heszkowski nie strzelił dwóch randomowych strzałów i nie strzelił dwóch randomowych głów. Tak przynajmniej to wyglądało z mojej perspektywy. To na pewno poszczęściło się tutaj zawodnikowi terrorystów Neta tutaj bardzo blisko Kici. No to ten pojedynek może być ciekawy. Ja tutaj będzie baitować zawodnika, ale ona chyba nie wie w ogóle, że minęła się z terrorystą. Teraz ucieka Kicia za nią Nerta, na pewno tego się nie spodziewa zawodniczka All Boysów. Davis z fragiem, ale daje się zabić Davis, no i staje sama Kicia, nie wie na pewno o tym, że ma właśnie plecy, że tam się czai Nerta. No tutaj zawodnicy terrorystów wszystko już wiedzą dokładnie skąd mogą spodziewać się właśnie Kici. No i teraz Kicia chyba da się zabić, na pewno widziała ją tą Nerta. Nerta wie, chyba się połasi, żeby zrobić noża, żeby kosa była. Tak to właśnie wygląda, czyli się uda. A i teraz Kicia tutaj zabiła, no zobaczmy. Nerta cały czas spokojnie, będzie nóż, no i tak. Mamy kosę. Czaiła się z tym Nerta, przez pół mapy szła na boku. Ale opłacało się, 1350, jeśli nie mylę, ląduje na jej konto. Świetnie sobie to wszystko wymyśliła, usłyszała, a potem śledziła i finalnie wykończyła. Nie, strzałem z noża w plecy. Ciche zabójstwo. To jest chyba jej główna specjalność. To jest umiejętność, którą ona maksowała. Patrzmy. Tutaj mamy jakieś skanowanie tego smoka. To się tam nikogo nie ma oczywiście, ale obita Tyris i Chinik. Oni o 5-30 HP to nie jest wiele. Ale musimy podkreślić, że ta runda w wykonaniu antyterrorystów poprzednia, to ten dojazd na tych pistoletach wyszedł całkiem dobrze. Tam została... Była sytuacja jeden na jednego, było całkiem blisko, żeby ugrać pierwszą rundę. Niestety nie udało się, tak więc mamy 6-0, ale tak jak mówisz, to zawsze dużo broni zabrali tak naprawdę terrorystom. No może właśnie tego brakuje, wydaje mi się, że troszkę brakuje agresji po stronie antyterrorystów, że troszkę, nie wiem, jakby boją się pikować, przejmować troszkę więcej niż mają tych pozycji. No i to skutkuje właśnie tym, że terroryści czują się pewnie, wyjeżdżają na te pozycje. No i jajmowo tutaj na razie wyglądają lepiej od drużyny antyterrorystów. Teraz Kicia za WP-ą na apartamentach, zobaczmy czy ona tutaj coś wyciągnie. Tilis tu podchodzi, nie wie o Tilis, Kicia musi się wycofać. Tutaj mam podejście na bombside A. Zobaczmy teraz, Davis dwa fragi, no proszę bardzo, ależ Davis tam poskładał. I to może być właśnie ta runda zmieniająca troszeczkę bieg tej gry. Ależ Mr. Dot tutaj flika trafił, no Davis tutaj zakończył swoją serię. Mr. Dot tutaj już parę razy zabijał z tej apy, może teraz też trafię. Teraz Grumpy wychyliła, ależ Grumpy tutaj trafia Mr. Dota, nie wiedzą, że tam jest kolejny zawodnik, tam Tyris. Ona ma 5 HP tylko, to nie jest wiele, ale nie wiedzą chyba o tym zawodnicy CT. No i runda oczywiście ląduje na konto antyterrorystów. Teraz jeszcze tutaj rażowany jest Chinik, no i Chinik uszedł z życiem. Napisał nawet wow na czacie, no chyba zaskoczony. No, na pewno nam się już tam zagotował Chinik, ale jednak wytrwał tą presję. Tak, ewidentnie udało mu się powstrzymać tę parę w sobie.
zobaczmy. Dokładnie, ponieważ chyba tam nawet dwóch zawodników próbowało go nożować. A on nie powstrzymany. Nerta i Quatero z fragami, no więc mamy 1-1. Tutaj spokojnie, na razie terroryści chyba się nauczyli, że nie mogą tak grać na antyterrorystów jak przed chwilą. Jakaś kontrola banana wreszcie po stronie antyterrorystów, troszkę bardziej agresywna gra, może im się to opłaci, zaraz zobaczymy. Teraz Quatero próbował trafić, Davis z fragiem tam, nie miałem kamerki niestety. Ale udało się tutaj je wyciągnąć. Teraz no i rozkręca. Mr. Dot tutaj z kawachem podchodzi powolutku. Tutaj już się czai zawodnik CT to Caprice. Ale Quatero refraguje, chociaż Nerta też była na posterunku. Zostaje San Davis 1-2, bo Nerta zabija też kicie. Aj, Heszkowski jest wcelowany, zobaczymy. Co Devils wymyśli. Teraz Nerta, ależ trafia głowę, no i mamy rundę oczywiście na konto terrorystów. No i antyterroryści, chociaż nie są skasowani, ponieważ mamy nową ekonomię, no i będą mogli zagrać porządnego, mocnego fulla. Dokładnie, to jeszcze będą próbować. No i jak wiemy, takie mecze lubią się odwracać, Olafie. No, niekoniecznie jest mapa antyterrorystów. No tam i nieraz graliśmy na tej mapie i wygrywaliśmy krocie rund po właśnie stronie terrorystów. Tutaj się może zdarzyć, Chani tutaj rushuje z Soudofa, ale daje się zabić Quatero. Fragi Grumpy też wyciąga, chociaż Tilly też trawia. No zrobiło się 2-2. No ale bombsite to jest pusty w tym momencie, no a bomba o tym nie wie. Nie wie o tym bomba, nie wie o tym też chyba Tilis, która dalej siedzi na tych apartamentach, mało HP na jej koncie. Tutaj chyba właśnie Tilis podała informację, że słyszała dwóch zawodników antyterrorystów, przy czym Nerta wbiega sobie bardzo szybko na bombside i będzie miała klacza ta zawodniczka. No, gram w międzyczasie oczywiście zabija Tilis, zostaje sama Nerta, 1-2 z AWP-ą Asimov. Nerta tutaj pozycja niczym Steel i 2K'a na rozgrywkach Major Katowice. Zobaczymy co wymyśli. Nerta 24697 fragów, jeśli się nie mylę, na AWP-ie. Zobaczymy czy dołoży dwa kolejne teraz. Zobaczmy, Caprice tutaj nie jest trafiony. No i oczywiście runda wyląduje już na konto drużyny antyterrorystów. Grumpy zdąży oczywiście zdefować tę bombę. No niestety, Nerta tutaj troszeczkę nie wytrzymała presji, aż podskoczyła, chyba wystraszyła się trochę Caprice'a, który tam pewnie wyjechał. No ten scope był, ten quick scope nie wyszedł ewidentnie. Było blisko. Może następnym razem. Dokładnie. Jednak sam pomysł na rundę zasługuje na pochwałę, ponieważ no można powiedzieć, że to była nietypowa pozycja, której raczej nie spodziewali się odbijający bombside antyterroryści. Gdyby ten strzał siadł, to mogłoby się wiele w niej starzyć. Teraz Devils trafia tym strzałem i potem Nailem, ależ Devils to wymyślił. Udaje się jednego zawodnika zabić w drużynie CT. No i znowu bomba leży na pochylni. Nikt po nim się nie kwapi, podejść. Teraz wybiega Nerta, daje się zabić. Kicia też z fragiem. Kicia tu znowu walczy. Tam uciekł zawodnik terrorystów. To też. Ale Kicia zabija czajnika. No i zostaje sam Haszkowski. 1-5. No on wie, że w sytuacji prostej na pewno nie jest. Gram tutaj dopada tego zawodnika. No i mam oczywiście kolejną rundę trzecią na konto antyterrorystów. No i antyterroryści, można powiedzieć, że skasowali terrorystów, bo oni tutaj wygrali 7 rund pod rząd, teraz tylko dwie przegrali, no i już ten full nie będzie wyglądać tak, jak chcieliby, żeby wyglądał, bo tutaj $1950 na koncie Mr. Dota, no i nie będzie to na pewno górnolotny full, nawet chyba nie jest grany, tutaj Nerta nie gra full buy'a, Heszkowski tak samo. Ale czajnik z fragiem, ależ wyciąga tam Devilsa. Nie mylić ten zawodnik, no pomimo niepełnego pula, no zabijają zawodników terrorystów, chociaż Nerta też właśnie z tej CZ-ki, tego amo tam braku, Mr. Dot też oczywiście z fragiem w międzyczasie, Kicia też wyciąga, ale tutaj oglądamy walkę Caprice'a i właśnie Nerty z tej CZ-ki.
Ma już ona M-kę, tak więc Amo ma na pewno więcej. Teraz Shakira tutaj się mija z zawodnikiem terrorystów, to Mysterdo. To on tutaj znowu po prostu na spokojnie. Capri zdaje się zabić i Mysterdo, zobaczmy, czy wyciągnie tutaj zawodnika CT Kicia. Tam ucieka, próbuje jakoś się schować, ale Mysterdo odcelowany i mamy oczywiście killa rundę na konto drużyny Tiris. No i można powiedzieć, że to właśnie taki force wpadł teraz na rundę terrorystów. A jednak się udało. No się udało, no runda wylądowała na ich koncie. Ten frag na początku Mr. Dot, a on na pewno dużo zrobił. Właśnie tak, wyciągnął Davisa, no tego kluczowego można powiedzieć zawodnika, pierwszego w tabeli drużyny. Tak jak właśnie widziałeś, Mister Dot potem w momencie znalazł się na bombsite, a nikt o tym nie wiedział, nie wiem, którędy on w ogóle tam przeszedł. A bardzo szybko to zrobił. Nie były patrzone tak, jak powinny być patrzone. No i oczywiście udało się drużynie terrorystów wygrać tę rundę. Mister Dot teraz szuka jakiejś luki w tym smoku na midzie. Ale w międzyczasie jest Shakira z fragiem wyciąga na tych apartamentach. No, no to i potrafi te apartamenty ewidentnie kryć. Co rundę widzimy ją, jak kogoś tam właśnie wyciąga. A tu Teraz. Heszkowski przypilnował. Ale Davis od razu refraguje, tak więc frag za frag. Nerwa teraz, ale podeszła. Grampi też No refraguje, i tak więc trzech na dwóch. no, zrobił nam się mecz, już to wygląda jak jakieś starcie przynajmniej. A terroryści podjęli rękawice, no i dzielnie walczą. Dzielnie walczą w ten pojedynek, co więcej jest dość wyrównany jak na razie, chociaż Shinyx z fragiem. Teraz jest dwóch na dwóch, no teraz jeszcze bardziej wyrównany niż był, można powiedzieć. Tak jakiegoś boosta przygotowują chyba zawodnicy terrorystów, chociaż nie, to A, było Grumpy podejście na to już to. się na pewno, Grumpy już mogła to słyszeć, zaraz może tutaj skasować tych dwóch zawodników. Grumpy teraz przed szansą, Grumpy co się stało? No niestety, Grumpy puduje, no i zostaje sam Davis w trudnej sytuacji, przez Shiny dobity. Ale Grumpy, tam była naprawdę sytuacja do ugrania tej rundy, a nie udało się. No to wiemy, że Shiny właśnie. Ona chyba chciała zarobić dwóch zawodników, przeciągała celownik już na drugiego, a Shiny tutaj przeżył. Dokładnie, no ale koniec końców nie udaje się. No, wynik jest 9 do 3 w tym momencie, bo Davis wiemy, że już będzie saveował. No tutaj teraz antyterroryści, nie wiem teraz jak jest z finansami u nich, jaką teraz dostaną zaliczkę pieniężną, ale wydaje mi się, że będą grać fulla, ponieważ te rundy już uciekają, będzie 9 do 3. Debils będzie miał AWP i raczej będą próbować teraz podjąć to wyzwanie w tej następnej rundzie. Ba tak. Będą próbować, no wydaje mi się, że będą grać fulla właśnie pod Davisa, on może rzucić ziemkę. Tak więc tutaj jeszcze da się coś na pewno zagrać, jakieś właśnie karabiny. Tak będzie Davis. Przepraszam, M-kę rzuca. No i całkiem ten ekwipunek wygląda antyterrorystów. Troszkę może mniej granatów, ale mogą jak najbardziej powalczyć z terrorystami. Ale karabiny mają. Teraz zobaczmy, nam idzie pojedynek do Grumpy. Z tego scouta próbuje coś trafić, nie udaje się, a tam jeszcze kicie. Za WP-ą czeka, no zobaczymy, czy coś się uda tutaj wyciągnąć. Tutaj na razie jakiś jeden terrorysta podchodzi sobie mida. Ostrzelał się tutaj z Grumpy. No i już ucieka. Na pewno słyszałem już scouta kicie, że tam gdzieś w apartamentach jest zawodnik terrorystów z czymś, co ma celownik. To już daje jakieś informacje. Wiemy, że to raczej, patrząc na fundusze zawodników terrorystów, to raczej jest właśnie broń tego cięższego kalibru. No i wygląda na to, że to właśnie bombsite A będzie atakowany. Bomba tu już wchodzi midem, tymczasem Kicz wyciąga świetnego fraga. Kicia teraz będzie w trudnej sytuacji, podchodzą już z każdej strony. Teraz Capri na pewno dostrzec zawodnika terrorystów do Mr. Dota, ale Kicia i Shaq chyba Grumpy z fragami. Tak więc tylko dwóch zawodników przy życiu, no udało się to powstrzymać. I Kicia znowu słyszy skopy, już wiedzą dokładnie, gdzie jest jeden z dwóch pozostałych terrorystów. Grumpy teraz nie trafia w głowę, no znowu Grumpy w takiej sytuacji, można powiedzieć pewnej, w której przycelowanie i trafienie nie powinno sprawiać kłopotów, sprawiło te kłopoty. Ale to wydaje mi się, że to już chyba problemy bardziej do Counter-Strike'a, do hitboxów. Teraz udaje się zabić tutaj z paralizatora No, Mr. Grumpy Dota. ewidentnie teraz rozładowała swoje nerwy za te nieudane strzały i pokazała przeciwnikom, że jednak ona tutaj góruje. Przynajmniej w tym momencie. Dokładnie, że to było takie, można powiedzieć, BM-owe, to było takie zagranie, żeby chyba upokorzyć
zawodnika terrorystów. No i Czajnik też już się wycofują, będzie save'ował, ten smoke chyba poleciał, żeby zafejkować. No to był niezwykle, udany smog, bo jak widzimy tutaj wszyscy się nabrali. Tak, wszyscy od razu zrotowali na bombsite B, pobiegli tam defować bombę, żeby właśnie powstrzymać to, przegranie tej rundy. No to było zagranie naprawdę, tutaj w IQ nie widziałem dawno takiego świetnego zagrania na scenie sportowej. Wydaje mi się, że trzeba powtórzyć tego streama i zobaczyć, którą tam dachówkę celował zawodnik terrorystów, ale teraz Lili z fragiem, ale żona tu szybko wyciągnęła z tego digla. Teraz wybiegają tam Kaprys UMP, on tu może właśnie zaskoczyć zawodników terrorystów. Zobaczmy, nie wiedzą o nim terroryści, no i znowu w plecy nie trafiają oldboysi, no oni chyba mają problemy, żeby trafiać w plecy. Oni nie chcą chyba strzelać, oni wolą pojedynek wyrównany, żeby patrzeć twarzą w twarz z przeciwnikiem. No tutaj Kaprys, nie mamy ciekawą wymianę na spełnie. Kotero zabija, ale też daje się zabić. Grafi podchodzi po cichutku, no ale Tilly z Inerta z fragami. No zobaczymy, co Grampi tutaj wymyśli. Jest sama, nawet tak już ma przeciwnika, chociaż tu Tilly tak wystarczy, żeby skończyć tę rundę. No i mamy 10 do 4. Ostatnia runda pierwszej połowy, zobaczymy. Chyba na fullu już obie drużyny. Antyterroryści mają pieniądze. Antyterroryści mają pieniądze, ale też muszą kupować, bo jak wiemy, jest to ostatnia runda. Nic innego im nie pozostaje. Tak, zobaczmy, no na pewno tutaj Grampi, ona gruje w tej drużynie 10-10, no jedyny zawodnik, który wychodzi na zero w tym spotkaniu. Teraz Quatero będzie przed szansą, Quatero trafia i Quatero się wycofuje, dobry strzał tego zawodnika. Mijamy teraz przez UMP Czajnik, ale on ostatecznie wygrywa ten pojedynek. Kicia to i walczy, Czajnik obija Kicie do 5 HP, ona musi się wycofać, ona wie o tym, że to nie jest za wiele. Dokładnie, Czajnik można powiedzieć, nie wie teraz dokładnie co zrobić chyba w tej sytuacji, tutaj szuka jakiegoś kontaktu z przeciwnikiem. Ale Kicia, a Kicia tutaj zabija. Zabija, chociaż Czajnik też się nie myli. Tutaj Quatero prawie się pomylił. Prawie zabił swojego teammate'a, jednak opamiętam się w ostatniej chwili. Teraz Nerta pojedynek tutaj z Grampi, która swoją drogą właśnie się tutaj wycofuje. Wie, że tam jest Czajnik, wie, że on tam gdzieś się czai. Davis w międzyczasie staje, zabija Nertę. Teraz daje wyjść Czajnikowi Grampi, no i który zabija ją swoją drogą. Ale bomba jest tutaj pod Devilsa. Można powiedzieć, zobaczymy, że Devils nie trafia, ten tłumik właśnie w danym momencie. Co się stało Devils? Quatero zostaje sam, 1 na 1. Z tego pojedynku 1 na 3 Czajnika wyszło 1 na 1, no i zobaczymy. No i pragnę dodać, że Czajnik tutaj ma już 4 zabójstwa na swoim koncie w tej rundzie i może ustrzelić Ace'a. To na pewno jest runda Czajnika. Daj, ten podskok chyba nie był zbyt rozsądny, wie o tym Quatero, że tam się czai. Ale teraz już widzi go Czajnik, no i proszę bardzo, mamy Ace'a. To w tym momencie strzelił Czajnik, nie jestem pod mega wrażeniem tego zagrania, naprawdę. Naprawdę wyskoczył za tej skrzynki. Nie wiedział o nim Quatero, nie spodziewał się czegoś takiego, znaczy chyba Kaprys. Nie jestem pewien, czy to Quatero, czy Kaprys tam kończył tę rundę, no ale... Quatero bodajże. Quatero, no to nie spodziewał się na pewno tego wyjścia. No naprawdę flickshot bardzo szybki, to naprawdę była bardzo szybka reakcja. No i mamy kewlary w obu stronach, każdy zawodnik po kewlarze. Teraz Nerta, Tilly z fragami, ale Grampi tu przerwała tę obronę. Będzie chyba wjazd na bombsite B, zobaczmy, no nie zauważyli tam Tiris, która się czai za właśnie tą fontanną, Czajnik w międzyczasie z fragiem i rotują zawodnicy CT, terrorystów. Ale tam już antyterroryści na nowo zdobywają banana i już wiedzą, że to właśnie bombsite A będzie atakowany. Tutaj Heszkowski, on przed szansą, wie, że tutaj ktoś będzie potrzebny, to Grampi tam wychyla Grampi i udaje się uciec, ale... No i nadal nie wiedzą, że tam jeszcze jeden zawodnik na krzyżu, który właśnie kończy tą rundę. No i Heszkowski też dokłada fraga, no i mamy oczywiście rundę na konto antyterrorystów. Pistoletówkę bardzo ważną.
rundę, która może przybliżyć ich do zwycięstwa w tym spotkaniu. No i mamy już 12 do 4, no i w tej chwili terroryści są zmuszeni do zagrania rundy Eko, no i będzie najprawdopodobniej już aż 13 do 4 i ciężka sytuacja właśnie po ich stronie. Ten mecz na pewno nie układa się po ich myśli. Teraz mam podejście tutaj, grafi pierwsza idzie tymi apartamentami, no może jakiś ten wjazd szybki im pomoże. Właśnie walkę z pistoletami, no to się może udać. Teraz odbita Kicia do 9 HP, chociaż to Tiris trafia Davisa pierwsza. Tiris biegnie z tym, a ten paralizator u Grumpy naprawdę działa. Już drugi frag widzimy, że zostaje trafiony z tej broni, chociaż tu Heszkowski 3 fragi, no i kończy tę rundę. Czajnik tutaj oddaje resek Grumpy na czacie, pisze, że ją szanuje za te zagrania. Naprawdę ten paralizator robi robotę. No widać, że to jest twarda kobieta i poradziłaby sobie na pewno, gdyby miała tylko paralizator przy sobie. Ewidentnie, dałaby sobie zrobić krzywdy. Pomimo kałacha u przeciwnika AWP i tak paralizator zwycięży w tym pojedynku. Z pewnością. Ciekawe co zrobiłaby z facetem w realnym życiu, gdyby miał same pięści. Dobrze, tak, na pewno to jest interesujące. Ale teraz zobaczmy Grumpy, Janusz ten frag przez smoka. Trafia prosto w głowę. Teraz tutaj nomina od Mr. Tota, on tam chce chyba coś zamarkować, może właśnie, że niby wychodzi, a on tutaj spokojnie czekam. Kidis teraz walczy z Grumpy, ona skanuje przez... Nie, to przepraszam, Czajnik skanuje tutaj przez te beczki, że daje się zabić Heszkowski z fragiem, ale... Nie, no Mr. Dot jeszcze dokłada fraga, tak więc mamy dwóch na dwóch. No, tylko mamy jeden kłopot, bo te terroryści mają bombę i mają smoki, zajęte pozycje i może być ciężko terrorystom. Sam Davis i Capri, oni muszą coś więcej zrobić, ale Capri to jest Sam Davis, jeden na jeden, bo udaje mu się wyciągnąć, chociaż to Mr. Dot ma więcej HP. No, dostał tym granatem, ale na pewno niewystarczająco. Mr. Dot teraz powolutku obój zawodników, które Mr. Dot dobrze chyba... Zawodnika terrorystów, on wie, że tam gdzieś się czai, chociaż bomba może być zaplantowana, to zabrał ją Davis. Teraz powinien chyba zaplantować ją, żeby ten czas zawsze tykał, a Davis ciągle czeka. Davis chce tutaj przewyższyć może, nie wiem, jakimś pomysłem swojego przeciwnika. A i teraz mamy rund oczywiście dla antyterrorystów, Mr. Dot ostatecznie wyciąga. Zawodnika terrorystów. Mamy 14 rundę. Dwie rundy tylko dzielą drużynę Tiris od zwycięstwa. No ale było blisko, ale było blisko. Trzeba to dodać, że tutaj naprawdę plus rundy przegrywają terroryści w tym momencie. No ale rundy jednak lądują na konto antyterrorystów. Może i close, ale tego wyniku nie widać. 14 do 4. Miażdżąca przewaga w tym spotkaniu. A zobaczymy, co jeszcze wymyślą odboysi. Może jeszcze pokłapią się o jakiś comeback. Jeszcze może oczywiście wszystko zdarzyć. Teraz zobaczmy podejście agresywne od Tiris. Ona ze scoutem strzela, ale zostaje do 12 HP obita. Tiris, chociaż tam Grumpy też dostała troszeczkę strzały. No i Quatero ostatecznie daje się zabić jako pierwszy. Teraz mamy podejście, Heszkowski też zabija i zobaczmy, ale że mam tutaj agresywną grę ze strony antyterrorystów i wyczują bardzo dobrze. Chociaż to Davis ma fragi, Davis 3 fragi, ależ Davis rozpętał maszynę. Ale Mr. Dot teraz trafia zawodnika terrorystów na apartamentach. No i mamy dwóch na dwóch i czysty bombside B, to jest tylko Trespa. Patrzy, ale niestety ma smoka. No i będzie zaplantowana bomba. Teraz zobaczmy, czy uda się odbić zawodnikom terrorystów. Antyterrorystów oczywiście, ten bombsite. Czy uda mi się zbliżyć się do wygranej w tym spotkaniu. Czy uda mi się zapewnić sobie na pewno remis. Davis tutaj trafia, chociaż mamy od razu refraga. Znaczy to Davis, tak, Davis trafia, ale mamy refraga, ale Caprys
No ostatecznie wygrywa tę rundę, mamy piątą, mamy ciągłą walkę u terrorystów. No niby Caprys ugrał tą rundę, ale jednak Demis tutaj zdobył kluczowe zabójstwa. Aż 4 na jego koncie w poprzedniej rundzie. No i teraz zobaczmy, po stronie antyterrorystów tylko jedna WPA, tak to pistolety, to jest na pewno szansa dla drużyny atakującej. Terować, no jak powiedziałem, z fragiem. Wyciąga z zawodnika CT, chociaż DOT i Inerta z fragami. Mamy 4 na 3 się zrobiło. No i ten Caprys do 50 HP. No i tutaj dwóch zawodników podjeżdża po Nana. No i zabijają. Inerta znowu z fragiem, bo Inerta naprawdę robi sobie w tej rundzie. Chociaż ten flash nie wyszedł, zresztą Mr. DOT zwyciężył w tym pojedynku. No i Eszkowski kończy i mamy 15 rundę. 15 do 5. No, jedna runda wystarczy. Match point wystarczy, żeby wygrać to spotkanie. No i chyba jednak nie dadzą rady terroryści się podnieść. Zobaczymy. Ostatnia szansa. Mamy dwa kałachy: Negeva i Tigla i CZ-kę. Tak więc ta broni nie jest piorunująca, ale może wystarczyć. Tacy, że pokażą coś ciekawego w tej rundzie. O, teraz to wygląda tak jak szybki jakiś atak, bo to tutaj de maszy szybkował. Teraz Grampi pa fragi, ale z Grampi z tego Negeva rozdaje, chociaż Kicie i Demis też zdają się wyciągać. Po tą site ma tam dobrze bronią tutaj Heszkowski i Mr. Dot. Snetra odpowiada Grampiego, Grampiemu. Grampi, przepraszam bardzo, w pięknym stylu. Teraz Nerta to się zablokowała w kanale, ale ostatecznie udaje się z niego wyjść. Mamy dwóch zawodników. To Caprys i Quatero muszą coś tutaj ugrać, muszą uratować swoją drużynę od porażki w tym spotkaniu. Teraz Flash poleciał prosto w kurczaka, no brutalnie oberwał kurczak w głowę. Caprys z fragiem. No i mamy Heszkowskiego, który ma 1 HP tylko, ale to może wystarczyć, bo wiemy, że on potrafi strzelać. Teraz zobaczmy, no tak jak powiedziałem, Heszkowski prosto w głowę. No i mamy biegnie Quatero na bombsite B. No biegnie Quatero, tak pewnie mówią zawodnicy terrorystów, jego koledzy, koleżanki z drużyny, żeby może on to ugra, żeby może ugrał tę rundę. Może się uda w tym klaczu. 1 HP ma tylko Heszkowski, wie o tym Quatero na pewno. No, zobaczymy, czy antyterroryści sobie radzą. Nie wiem, jak w tej chwili słychać, bo chyba troszkę mam problemy z łącznością. Ale zaraz zobaczymy. Ale na pewno słyszał Nertę, która podbiegła od antyterrorystów, która tam ciągle tupta. Teraz słyszę na pewno Nertę Quatero, on cały czas spokojnie może się opłacić, ale Nerta ostatecznie zabija i chyba kończą rundę. Mamy rundę na konto antyterrorystów. GG napisane na czacie przez Devilsa. Koniec, kończy się ten mecz. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam, chyba jutro też jest spotkanie ligowe już. Tak więc ja dziękuję za ten mecz. Ja gram. Jutro. Będziesz jutro komentował, Olafie. Jutro mam okazję grać, cieszysz się? O, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten mecz będzie ciekawy. A tymczasem się żegnam, żegnamy się w sumie. Czyli tak, Olaf, żegnam. Just Dziękujemy Bajrak bardzo. I... Troglodyta. Tak jest. Dziękuję bardzo. Zapraszam jeszcze oczywiście do giveawaya. Wystarczy zostawić subskrypcję na tym kanale i napisać na fanpage'u Krioni. Tam w komentarzu jest wszystko napisane. Jeszcze dziękuję sponsorom Smakosfera, Kalimex, Coolnet, MBT Production, Studio Abres i Kotwis. No i jeszcze oczywiście dziękujemy Dominice za ten show mecz. No i żegnamy się ze wszystkimi. Cześć, cześć. Cześć, cześć.